znowu już bramek w tym sezonie Jakesz. Blisko Tyszanie, znowu Tomasz Jakesz. Jakesz strzela i krążek mija bramkę Krzysztofa Zborowskiego, ale cały czas Tyszanie. Jeszcze 50 sekund gry, podwójne przejazdy, Jakesz i bramka! Tomasz Jakesz zdobywa bramkę i Tyszanie wychodzą na prowadzenie. Grają Święcimianie, a bramkę zdobywa GKS Tychy na 3 minuty i 28 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. No i znowu Tyszanie. Oświęcimani atakują, Tyszanie groźnie kontratakują. Tak wygląda od dobrych minut. Teraz Woźnica i słupek znowu ratuje Zborowskiego. To już drugi słupek w tym spotkaniu. Najpierw po strzale Bagińskiego, teraz po uderzeniu Woźnicy. Gdzie jest krążek? Ale już tam jest tłoczno. Sędzia przerywa grę, ale jeszcze chyba będą jakieś pojedynki pięściarskie. O, ależ było gorąco teraz pod bramką Zborowskiego. No szkoda, że nie zmieścił tego krążka w bramce Michał Woźnica. No szkoda, mówię z tego względu, że dobrze jednak oglądać bramki. Przy kiju Robert Krajczuje, tam dobrze jest Mirosław Zatko na niebieskiej. Zatko cały czas reprezentant Polski. Zatko, gdzie jest krążek? Jest pod rakiem Sobeckiego. Znowu rzucił teraz Woźnica tutaj. Ma coś do wyjaśnienia sobie z hokeistą z Oświęcimia. Tam chyba chodzi o to, że został zaatakowany Sobecki. No i tutaj Woźnica nie chciał odpuścić. No jeżeli będzie to obustronne wykluczenie, no to wtedy Woźnicę można zrozumieć, a jeżeli nie, no to trzeba to nazwać po prostu głupotą. Pusta bramka Unii, do zakończenia jeszcze 20 sekund. Teraz złe zagranie krążka, jest Pasiut, pusta bramka Pasiut do Woźnicy i bramka! Michał Woźnica ustala wynik tego spotkania, jest druga bramka dla GKS Tychy. No i GKS Tychy już tego meczu nie przegra. Woźnica zdobywa swoją drugą bramkę, no i tym samym zdobywa 8. gola.